Cześć, czołem. Witam na kanale Pewek Recykling 15 stycznia. Witam wszystkich widzów, witam wszystkich subskrybentów. Moi drodzy, zanim wam tutaj będę opowiadał o tych puszkach, które znalazłem i innym towarze, najpierw muszę pozdrowić kanał Solo, który ma eskarbonkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Robiąc miejsce na ten stolik, który tam na jednym z poprzednich wypadów znalazłem, przy okazji znalazłem tą miliberę. Jakby to powiedzieć, o tyle za mało policzyłem w zeszłym roku całego wyniku. No ale życie. Nie żałuję, że źle policzyłem. Liczę na to, że moja kara będzie, liczę, jestem tego pewny, że moja kara będzie odpowiednio spożytkowana. Dobra, zostawiamy temat. Tej miedzi, którą jeszcze wykopałem przy okazji, szwagier w weekend był. Robił u siebie porządek w szufladach. I wynalazł 3 smartfony i tablet, więc poleci to później z paczkami, z elektroniką. No i teraz oczywiście tutaj temat ostatniego wyjazdu. Prawie wszystko tutaj jest aluminiowe. Ja to oczywiście jeszcze doczyszczę. Być może zważę, nie gwarantuję. Zobaczymy, jak się będzie dalej filmik kleił, toczył. Tam jeszcze też gdzieś są złomy, sprzęty elektroniczne, cudawianki. Nawet nie pamiętam sam do końca, co tutaj jest. Ale zobaczymy później. Bo tak jak mówiłem, chcę wam pokazać jeszcze, jakie tam fanciki znalazłem. Ale najważniejsze teraz... No, coś tam się sypie w tych... profilach. Najważniejsze teraz zobaczyć, ile w tych dwóch workach jest tych puszek gotowych, które znalazłem, i zważyć osobno ten worek, bo w komentarzach było zapytanie, ile taki worek może ważyć. Wiem, że nie wszystkie puszki są w nim skompresowane. Spróbuję nawet pokazać. Będzie hałas, także ściszcie na chwilę. O, zobaczcie, dół nie jest skompresowany. Dopiero powiedzmy tak od połowy one są skompresowane. Ale to nic, zważę, zobaczę, ile tutaj jest w tej chwili. Tylko muszę tą miedziuszkę sprzątnąć. Potem zważę ten i tamten worek, żeby zobaczyć, ile naraz złapałem gotowych. I potem ten worek też załaduję nieskompresowanymi, bo też wiem, że widzowie chcieli wiedzieć, ile do takiego worka nieskompresowanych puszek się mieści. Taki trochę nudny będzie dzisiaj filmik dla niektórych, no dla innych może będzie ciekawy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja się biorę teraz do działania, sprzątam tamtą miedziuszkę. Tamta miedziuszka oczywiście nie jest liczona do naszej zabawy. Miliberę, którą mam. O, ona jest tu, w tym pojemniku. I to jest liczone do zabawy. Tamto nie. Tamto będzie odłożone osobno na półkę, a może pójdzie do tajnej bazy. Jeszcze zobaczę, jak to dzisiaj z czasem będzie wyglądało. Biorę się do działania. No, światełko mi akurat zgasło. Dobra, muszę odpalić, żebyście widzieli, że jest zero. Wjeżdża ten duży worek. 5,35. To jest pierwszy worek. I 3,95. Czyli 9 kg puszek. Na szybko liczone. No kurczę, petarda. A teraz zobaczymy skompresowanych, ile wejdzie w taki worek.
Myślę, że z tych dwóch jeden pełny uzbieram. Zaraz zobaczymy, ile do takiego worka ewentualnie wchodzi. Tu jeszcze chcę Wam pokazać, o, dokładniej, że są puszki nieskompresowane i są puszki, jak dla mnie, zbyt słabo skompresowane. Więc one jeszcze podlegają kompresji. Tak jak ja te puszki faktycznie pakuję do worków i umieszczam za tą kotarą. I jak to bywa w takich gotowcach, jakby to delikatnie powiedzieć, nie ma co iść na łatwiznę. Należy to przerzucić i sprawdzić. Właśnie dlatego stalowa. Kilka stalowych już mam wyjęte. O, lecą tutaj do tego woreczka. Także nie, ja nie idę na łatwiznę. Muszę to przerzucić po mojemu, żeby sprawdzić zawartość, żeby później nie było lipy, nie? Tym bardziej, że jak wysyłam, to wywożę duże ilości. No i nie chcę sobie po prostu przechlapać, nie chcę sobie zniszczyć opinii, tak? A opinia w tej chwili w handlu jest bardzo ważna. Także lecę dalej z tematem. Cały czas jeszcze ten jeden worek rzeźbię. No i dobra. Woreczek pełny? Tak do pełna, żeby się z niego wylewało. Tam jeszcze można by było coś dorzucić, ale ja worki pakuję w ten sposób, że mam możliwość potem jeszcze zawiązania. Z racji tego, że nie wszystkie worki są na stojąco, właściwie 99% worków leży, aby ułożyć je na, no tam po prostu na tym miejscu, gdzie jest ich miejsce. I tu mamy puszki wszystkie sprasowane na wadze 0. Do takiego worka śmiało można zmieścić, no tak jak liczyłem, mniej więcej 7,5 kg. Zostały tutaj jeszcze puszki z tego zielonego worka do skompresowania. Nie do końca widzę, że są pokompresowane częściowo, ale jeszcze muszę przebrać, zobaczyć, czy nie ma stalowych, bo stalowe niestety jakieś się znalazły. Niestety, no mi to nie przeszkadza, ja sobie z tym poradzę. Dobra, biorę się dalej za zadyszki dostałem aż, za ogarnianie tematu i zważę te stalowe, żeby zobaczyć, ile jest mniej. Puszki stalowe już na wadze. No, powiedzmy, że tam w zaokrągleniu pół kilograma, czyli 8,5 kg puszek gotowych, znalezionych. Jak dla mnie mega strzał. Dobra, biorę się teraz za sprawdzenie, ile takich niesprasowanych puszek mieści się w tym worku. Lecę dalej z tematem. Dobra, woreczek załadowany samymi puszkami bez kompresji. Wagę mam chyba wyłączoną, tak. Dobra, waga już się odpala. Światełko jest. No, wagowo 3,45, no powiedzmy tam minus ten worek, czyli tam 3,20 mniej więcej puszek wchodzi, ale to jest duży worek, to jest mega duży worek. Ja korzystam z mniejszych worków, układając tam. Mam z takich mniej więcej worków korzystam, jak leci to do mojego składziku. Także pogląd macie, no to akurat weszła połowa prawie tego, co się mieści w tym brązowym worku sprasowanych. No ale weszło jak weszło, no fajnie. Dobra, ja się biorę dalej za ogarynanie, bo tutaj oczywiście już część fantów z worków wyjechała. Tak samo tu patelnia, trochę nierdzewki, jakieś tam inne pierdółki, trochę złomu, kabelki,
kabelki. Tu też będzie kabelek. Tu kawałek kabelka. Cicho. O, jeszcze tutaj kabelek. Tutaj również kabelki. Także mniej więcej tak to wszystko wyglądało. Dobra, biorę się dalej za ogarynanie, bo w tej chwili pracowałem, że tak powiem, nie w tej kolejności, tak jak powinienem, ale chciałem raz, dwa nagrać ten filmik, żeby był pogląd, ile czego udało się gotowego znaleźć, ile wchodzi właśnie, tak jak widzowie prosili, w taki duży worek bez ugniatania. Myślę, że wynik będzie z puszkami mega fajny, bo jeszcze mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 worków, no ale z innym złomem też pomieszany. Także jak widać, prace trwają, a może zrobię takie podsumowanie ze złomem i tym aluminium, które będę rozkręcał i gdzieś tu umieszczał, bo tam już nie ma miejsca. Ja, jak już się bawić, to się bawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To biorę się dalej do działania. No to ja już wiem. Łącznie 20 kg puszek wszystkich. Także teraz tutaj już wygląda naprawdę pełno. Może gdzieś tam małymi siateczkami jeszcze bym, nie wiem, 4-5 kg upchał. Ale jest naprawdę załadowany. Tutaj już reszty nie będę ważył. No, dało jeszcze z tego, z tych worków z puszkami, dwa takie worki puszek stalowych i innego złomu. Oprócz tego, co tu mam jeszcze takiego fajnego znalezione? O, tu będzie troszkę aluminium, troszkę miedziuszki. Druga taka płytka z jakimiś zasobami miedzi. Tą płytę też znalazłem. Gotowa leżała. Skrzyneczkę też wziąłem. O, tutaj jeszcze druciki są. To trzeba osobno położyć, żeby się nie zgubiło. No to zawsze mi liberka, nie? No, jeszcze tutaj leży. Dobra, to ja sobie za chwilę pozbieram. No i jeszcze taki szybki przegląd tego, co znalazłem. Czyli tak, blachy rejestracyjne. Nie wiem, czy polskie, czy zagraniczne. Czyli gotowy surowiec. Jakaś nierdzewka. Dalej kabelki. Od pralki czy od zmywarki też wziąłem. Zobaczymy, co tu się kryje w tej elektronice. Mam takie, o, pierdółki aluminiowe. Jedna. O, taka gigantyczna patelnia. To wam tak dezodorant koło tego położę. Ale jeszcze gdzieś powinny być patelnie. A nie, garnuszek, przepraszam, garnuszek. O, jest czajnik, także o, kabelków też trochę będzie. Takie coś, nawet nie wiem, co to, ale zobaczymy, co jest w środku. Tą patelnię chyba pokazywałem. No i kabelki, a tu jest jeszcze jedna, o. Tam jest jeszcze jedna patelnia. No i kabelki, jeszcze raz kabelki. No i też troszeczkę gotowego mosiądzu, dużo, niedużo. Tutaj będzie też miedziuszka, kabelek. No, także tak to wszystko mniej więcej poglądowo wam pokazałem, co znalazłem. A właśnie, i jeszcze muszę zobaczyć, co to jest. Aha, dobra, to jest
ekspres do kawy. No ale jest kabelek, to też będzie z tego miedziuszka. Coś ciekawego jeszcze? Nie, to by było chyba na tyle. Także tak się mniej więcej to wszystko klaruje, jeżeli chodzi o sobotnie zbiory. 20 kg puszek, myślę, że wynik czadowy. Czadowy, dawno, dawno nie miałem takiego wyniku. Dobrze, moi drodzy, żeby już nie przedłużać za bardzo, biorę się tu za jakieś układanie, przekładanie i sortowanie. A dla wszystkich życzę dużo złomu, wysokich cen. Pozdrawiam.